Jest ze mną Waldemar Taborski, prezes Szpitala Międzyrzeckiego. Panie prezesie, pokazały się tutaj ustawiane, widzę, są namioty. W jakim celu? Proszę Państwa, zgodnie z zaleceniami ministerialnymi podjąłem decyzję o tym, żeby ustawić rzeczywiście punkt, tak zwany punkt triażowy, czyli punkt, który ma na celu badanie pacjentów, wstępne badanie, ograniczające się w zasadzie do pozyskania od pacjentów ankiety oraz zmierzenia temperatury przed wstępem na teren szpitala. Moja decyzja była podyktowana ochroną pacjentów znajdujących się w szpitalu. Musimy sobie zdawać sprawę, że na terenie szpitala dzisiaj znajduje się około 100 osób, które są w jakiś sposób osłabione w związku z innymi chorobami, które posiadają. I w tej sytuacji musimy zachować szczególną ostrożność, dlatego że te osoby z natury są bardziej narażone na zarażenie, a jeżeli, że tak powiem, zarażą się, to w tym momencie przebywanie przez nie choroby będzie o wiele cięższe niż u zdrowych ludzi. Czyli jest to działanie typowo zapobiegawcze, profilaktyczne, nie wynikające z tego, że już mamy na terenie szpitala, czy no nie wiem, no szpitala generalnie jakiegoś zagrożenia. Całe szczęście los jak na razie oszczędził, czyli nie ma żadnych zakażeń na terenie miasta i szpitala tym bardziej, no ale musimy po prostu uważać, bardzo uważać. Czyli to też chyba wynika z tego, że kubaturowo szpital nie ma takiego potencjału, żeby wydzielić pomieszczenia, stąd te namioty. W zasadzie jak gdyby takie rutynowe postępowanie epidemiologiczne nie przewiduje kładzenia chorób na terenie istniejących szpitali, szczególnie chorób osób, które, przepraszam, się zaraziły, czy są podejrzani o nosicielstwo. W takich sytuacjach te osoby gromadzi się w specjalnie wydzielonych szpitalach, które są ogrodzone, odizolowane od innych placówek ochrony zdrowia. Czyli przypomnijmy, w przypadku stwierdzenia droga jest taka, sanepid i kierowanie do placówki przeznaczonej do obsługi tego typu pacjentów. Tak, do specjalnych szpitali. Na terenie województwa lubuskiego przewidziany jest szpital w Gorzowie, szpital przy ulicy Walczaka w Gorzowie i to będzie szpital, który będzie hospitalizował zarówno osoby chore, jak i osoby, które są poddane jakąś tam kwarantanną, a posiadają inne jednostki chorobowe. A w tej chwili może przy okazji pan prezes opowie mieszkańcom, jak funkcjonuje szpital. Czy pacjenci mają dostęp do usług medycznych, czy to jest w dużym stopniu ograniczone? Jest to niestety w dużym stopniu ograniczone z tych powodów, które podałem na samym początku. Dzisiaj w zasadzie większość poradni nie funkcjonuje, jak również nie funkcjonują pracownie diagnostyczne i nie funkcjonuje laboratorium w zakresie udzielania świadczeń poza szpitalem. Wewnątrz szpitala istnieje normalne procedury diagnostyczne i tam są usługi udzielane. Natomiast jeżeli chodzi o pacjentów spoza szpitala, niektóre poradnie działają w ograniczonym zakresie, tak jak poradnia chirurgiczna, poradnia ortopedyczna, poradnia ginekologiczna i pediatryczna, ale w tej sytuacji, tak jakby pacjent, który się tutaj po pierwsze przyjmujemy głównie pacjentów, którzy są w trakcie leczenia i tego leczenia nie można ze względów medycznych przerwać. Względnie pacjentów na przykład, którzy się zgłaszają na przykład na wizyty kontrolne po zabiegach i w podobnych przypadkach. Żeby upewnić się, czy to sugeruję Państwu korzystanie ze strony internetowej szpitala i tam są informacje, na jakie telefony można dzwonić, z kim się kontaktować i ewentualnie z kim się umówić na wizytę. Tam są również telefony informacyjne i telefony do samej poradni. Z drugiej strony, korzystając z okazji, że rozmawiam tutaj z panem redaktorem, chciałem Państwa, że tak powiem, ostrzec. W tej chwili tam, o ile się orientuję, to się pojawiła się jakaś taka dzika strona, która uzurpuje sobie prawo występowania w imieniu szpitala, próbując dezinformować w takiej sytuacji. Przygotowujemy już nawet wniosek do prokuratury w tej sprawie. Natomiast
proszę zasięgać informacji z oficjalnej strony szpitala, a ewentualnie z oficjalnej strony starostwa powiatowego i wtedy Państwo uzyskacie rzetelną informację. Czyli proszę Państwa, uważajmy na dezinformację, bo ona może więcej szkody wyrządzić jak sam wirus. A wracając jeszcze do szpitala, jak wygląda sytuacja w przypadkach nagłych, jeśli chodzi tutaj o wyjazdy do chorych na terenie powiatu, mówię tutaj o SOR-ze. Jeżeli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy i ratownictwo medyczne, działa tak jak zawsze i wiadomo, że w każdym razie będziemy udzielać pomocy, jak również osoby, które się w stanach nagłych zgłoszą na SOR, no też przejdą niestety ten triaż, jak to my nazywamy, czyli ten punkt segregacji, gdzie będą musiały być poddane wstępnemu badaniom temperatury oraz wypełnić ankietę, czy ewentualnie lekarz wypełni na podstawie wywiadu ankietę dotyczącą obecnego stanu. Ankieta ma na celu wstępne ustalenie domniemania posiadania nosicielstwa czy choroby. Namioty, proszę Państwa, nie są, że tak powiem, hasłem wywołującym niepokój w mieście, bo już niektóre osoby zaczynają do tego dorabiać historię. To jest po prostu przedsięwzięcie profilaktyczne. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również za rozmowę.